Świętej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojca i Syna. Proszę usiąść. Otwieram 53. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poronin z następującym porządkiem obrad. Zanim przejdziemy do tego porządku, chciałem przywitać serdecznie Wysoką Radę. Stwierdzam, że na 15 radnych uczestniczy 14 radnych w sesji, co stanowi kworum do podejmowania wiążących uchwał. Witam naszych gości, witam panią wójt Anitę Żeglen, witam serdecznie. Witam też naszych gości z Kanady, którzy przybyli do nas tutaj. Bardzo nam miło panią Marię, pana Jana Strączek. A tak nawiasem już dodałem to na komisji, dodam też, że panią Trebunię z panieńskiego nazwiska, byłą sportsmenkę, naszą olimpijkę, tak samo w biegach narciarskich. Tak, pani Marysiu? Tak. Witam też naszą protokolantkę Beatkę. Teraz przejdę do porządku. Otwarcie obrad, powitanie gości radnych, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. W drugim punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2022. Mamy to w druku numer 373a. W trzecim punkcie sprawy bieżące. W czwartym punkcie wolne wnioski. W piątym punkcie zamknięcie obrad. Szanowni Państwo radni, z tego względu, że nie mamy internetu, będę odczytywał imiennie każdego z radnych, kto z Państwa jest za takim przyjęciem takiego porządku. W pierwszej kolejności Antolak Jan, czy przyjmuje taki porządek? Dziękuję serdecznie. Drugi Maciej Chowaniec. Dziękuję serdecznie. W trzeci Paweł Gał. Dziękuję bardzo. Czwarte Gudian. Dziękuję. Piąte Kuli nie ma. Szóste Pawlikowski Adam, jestem za. Siódmy Pawlikowski Paweł. Dziękuję. Ósmy Pawlikowski Stanisław. Dziękuję bardzo. Dziewiąty Pawlikowski Wojciech. Dziękuję. Dziesiąty Polak Mieczysław. Dziękuję. Jedenasty Rybka Maciej. Dziękuję. Dwunasty Skupień Anna. Dziękuję. Trzynasty Staszel Andrzej. Dziękuję. Czternasty Staszel Stanisław. Dziękuję. 15. Zasada Anna. Dziękuję bardzo. Tak więc porządek został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do punktu drugiego, chciałem właśnie, ażeby nasi goście, którzy przybyli z tak daleka, chcielibyśmy im podziękować za to, pani Marysi właśnie, za to, co robiła w swojej karierze, bo ta sesja była na zgorzelisku, tak jak już pani nam łączyła się z nami przez wideo. Było to piękne przyjęcie. Byli sportowcy i olimpijczycy, i mistrzowie Polski, których zaprosiliśmy. Sporo osób było, dla nich to był zaszczyt właśnie gościć takiej, niesamowicie zadowoleni byli z takiego przebiegu tejże sesji, bo to było pamięć o takich sportowcach jak najbardziej dla młodych pokoleń, no i nie tylko dla młodych, ale i dla nas wszystkich, żeby uhonorować tych sportowców, którzy byli kiedyś bardzo dobrymi sportowcami w Polsce. Tak więc pani Marysinko, proszę. Pani Marysinko, bardzo bym panią prosił tutaj do nas, do pulpitu. Pani powie nam jeszcze w dwóch słowach, jak pani to odebrała, to wszystko, to łączenie, i później już będziemy składać pani. Proszę. Niech pani powie coś. Okay, możecie jeszcze usiąść, a później już powstanie. Witam wszystkich serdecznie. Jestem bardzo zaszczycona, że miałam szansę i możliwość przyjazdu tutaj, tak jak obiecałam pani wójt, za której bardzo serdecznie dziękuję, że ona zorganizowała to spotkanie i nawiązała kontakt ze mną. Jest mi bardzo miło, że mam zaszczyt być w mojej wsi. Tyle lat mi już nie ma, ponad 30 lat, ale niestety czuję się poronianką i zawsze byłam
dumna z tego, że jestem z Poronia, zwłaszcza, że jeszcze wywodzę się z takiego słynnego rudu Trebunie. To, że byłam olimpijką, to tak samo zawdzięczam też moim rodzicom, że po prostu oni mnie wciągnęli do tego, no i mojemu hartowi ducha, że tak do tego doprowadziłam. Mam taką małą tylko, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ja mam taką małą, jakby powiedzieć, trochę wyrównanie i takie wyproszczenie, bo słyszałam o tym, że byłam tylko trzykrotną mistrzynią w sztafecie, a ja chciałam powiedzieć, że byłam 10-krotną, bo mam ogólnie 20 złotych medali. I mam, to było, nie wiem z jakich środków wzięliście te wiadomości, ale ja dostałam książkę, gdzie LKS Poryń zorganizował 60-lecie i tam właśnie było wszystko wydrukowane. Jeszcze Stasiu Trebunia Świętej Pamięci, on jakoś nawiązał kontakt, że tą książkę dostałam i tam nawet nie, ja mam swoje medale, bo mam wszystko schowane i tam było właśnie zrobione, wyszczególnione, ile mam medali, że miałam 20 zł, bo począwszy od juniorka, jak byłam juniorką, zawsze zdobywałam złote miejsca w grupie A, B i C i później się dostałam do kadry. No a że byłam olimpijką, byłam najmłodsza w tej grupie i też jestem bardzo dumna z tego, że mogłam reprezentować nasz kraj. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pani wójt dziękuję za to, że mogłam mieć i byłam wyszczycona i że miałam okazję z wami się wszystkimi spotkać dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pani Marysiu, to my bardzo dziękujemy, że taką mamy sportsmenkę tutaj z Poronina i że pani przyjechała do nas z Kanady, z tak daleka. To niesamowite jest naszym dla nas. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pani. Dziękuję wam wszystkim również za okład, za oklaski, za poparcie mnie. I proszę też tak jak już wspominałem też pozdrowić, podziękować za wyczyn sportowy swojemu bratu Stasiowi, bo też był w kadrze i był też na Mistrzostwach Świata, mieli medal w sztafecie, także Staszek był niesamowicie... Reprezentował klub WKS. W tym samym klubie, co ja byłem, na Mistrzostwach Świata mieli chyba srebrny albo brązowy medal na Mistrzostwach Świata, także to była kadra niesamowita i Stasiu też był właśnie tym zacnym biatlonistą, który też... Miał chęcią przekazać. Także proszę go pozdrowić. Ja dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Adamie. Tak. Pani Mario, to jest prawda, że są bardzo skąpe informacje na stronach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przynajmniej na trzech ważnych źródłach poszukiwaliśmy danych, ale tak naprawdę proszę mi wierzyć, że przyznawanie nagród dla naszych olimpijczyków to były nawet nie dziesiątki, ale setki telefonów, kto, gdzie, żeby o kimkolwiek się dowiedział. Wierzcie mi Państwo, że znalezienie pani Marii dla mnie to wcale nie była prosta sprawa i konia z rzędem temu, kto wiedział przed naszymi uroczystościami, że pani Maria teraz Strączek, wcześniej Trebunia, jest naszą olimpijką. Jeżeli ktoś z Państwa wiedział, to gratuluję, a większość chyba nie wiedziała i widzę po minach, że nie. Tak jak społeczność Poronina. Niestety w naszych dokumentach i u nas w gminie nie mamy na ten temat materiałów i bardzo nad tym ubolewam. Ale tak jak powiedziałam to już na naszej poprzedniej sesji, ja wręczenie tych nagród Państwu traktuję jako początek pewnej drogi do uhonorowania przede wszystkim Państwa, a ta droga to przywrócenie całej tej pamięci, tych wszystkich osiągnięć, spotkania, być może jakieś wystawy i my dopiero tę pracę zaczynamy. Więc te telefony, żeby was odnaleźć wszystkich i w jakiś sposób zaprosić, to był ten prolog. A teraz zaczyna się dla nas ciężka praca nad szukaniem dodatkowych informacji, kontaktów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tak sobie myślę, że wszystkie pani osiągnięcia, ale również to, o czym będzie się można pochwalić, być może gdzieś kiedyś na jakiejś wystawie, to jest właśnie to, co jesteśmy winni Państwu po tych latach, żeby to wszystko odkryć, wyprostować, napisać swoją historię, bo wy już swoją historię napisaliście działaniem, a my teraz powinniśmy ją odtworzyć i
dla tych kolejnych pokoleń, bo coraz mniej będzie tej pamięci, dla tych kolejnych pokoleń przenieść. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, że cała tutaj Rada będzie mnie wspierać. Ja z całego serca będę pracować i myślę, że tak się właśnie stanie. I te bogate informacje o Państwu będzie można przeczytać nie tylko w naszym czasopiśmie Pod Koszystą, ale również na stronie internetowej. Będziemy się chwalić, bo naprawdę mamy się czym chwalić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję strasznie. Tak jest, jeszcze dwa słowa dorzucę. Pani Marysiu, jeżeli będzie taka możliwość, też byśmy zapraszali częściej tutaj do Polski, jeżeli dacie radę przyjechać, bo też byłoby fajnie z panią wójt, gdybyśmy zaprosili do niektórych szkół naszych, żeby młodzieży takie prelekcje zrobić o olimpijczyków, żeby naszej młodzieży powiedzieć, kim byliście i tak, bo oni nie znają młodzież. No tutaj z Państwa Rady, nie wiem, czy słyszeli ten sporań, na powinni słyszeć o Trebuniach, bo przecież to niesamowici byli biegacze, Marysia, Stasiu. Także jeszcze raz dziękujemy za wszystko. Przyjedźcie i na pewno byśmy chcieli w szkołach, żebyście też powiedzieli kilka słów właśnie o sobie, jakie wyniki mieliście i tak dalej. Pani Marysienko, dziękujemy jeszcze raz serdecznie bardzo. Dziękuję. A Paweł pomoże to, co już mówiłem. Pani Marysienko, jeżeli chcecie zostać na sesji z nami, to możecie, jeżeli bo nie będzie długa, jeżeli chcecie iść po sesji? Po sesji, no od razu. To zaczekajcie sobie, bo to nie jest długo, także ten. Szanowni Państwo Radni, fajna to była chwila taka doniosła, żeby uczcić jeszcze raz Panią Marysię. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin na rok 2022. Tak jak już wspominałem, mieliśmy przed chwileczką stałe komisje. Ten temat omówiliśmy. Też bardzo bym prosił Pawła Skarbnika, naszego parę, żeby nam w przybliżeniu te zmiany tutaj powiedział. Bardzo proszę. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym w imieniu Wójta Gminy Poronin przedstawić projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Projekt szczegółowo był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Zasadniczą kwestią, jeśli chodzi o ten projekt, to jest wprowadzenie do budżetu środków na dodatek węglowy. I tak. No i takie inne kosmetyczne zmiany. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poronin zakłada zwiększenie dochodów o 5 082 560 zł i o taką samą kwotę zwiększenie wydatków. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych, zmiany w zakresie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego i zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy Poronin. Po zmianach budżet gminy Poronin przedstawia się następująco. Dochody budżetu 66 706 921 złotych 54 grosze. Wydatki budżetu 74 121 484 złotych 29 groszy. Deficyt budżetu 7 414 562 złote 75 groszy. Przychody budżetu 10 784 767 złotych 88 groszy. Rozchody budżetu 3 370 205 złotych 13 groszy. Jeśli byłyby jakieś potrzebne dodatkowe informacje i zapytania, to bardzo proszę o zadawanie pytań i prosimy Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Szanowni Państwo Radni, są pytania jeszcze w tej sprawie do Pana Skarbnika Pawła Pary. Tak jak Pan Skarbnik powiedział i też mówiłem na wspólnych posiedzeniach, te sprawy żeśmy omawiali. Nie widzę. Panie Skarbniku, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo Radni, tak jak już wspominałem przed chwileczką w punkcie pierwszym, tak też w drugim punkcie w
kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o oddanie głosu. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? W pierwszej kolejności Anton Lagian. Jestem za. Dziękuję bardzo. Drugi chowanie z Maciej. Jestem za. Dziękuję bardzo. Trzeci Gał Paweł. Dziękuję. Czwarty Gudian. Dziękuję bardzo. Piątego nie ma. Szósty Pawlikowski Adam. Jestem za. Siódmy Pawlikowski Paweł. Dziękuję bardzo. Ósmy Pawlikowski Stanisław. Dziękuję. Dziewiąty Pawlikowski Wojciech. Dziękuję bardzo. Dziesiąty Polak Mieczysław. Dziękuję. Jedenasty Rybka Maciej. Dziękuję bardzo. Dwunasty Skupień Anna. Dziękuję. Trzynasty Staszel Andrzej. Dziękuję. Czternasty Staszel Stanisław. Dziękuję. Piętnasty Zasada Anna. Jestem za. Dziękuję bardzo. Tak więc na 14 radnych, 14 radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Odczytam też opinie ze wspólnych posiedzeń Stałej Komisji. Na wspólnym posiedzeniu Stałej Komisji wypracowane zostaną następujące opinie i wnioski. Stałe Komisje Rady Gminy Poręcz pozytywnie wyraziły opinię o podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poręcz na rok 2022. Jednogłośnie 14 radnych było też za. Odczytam treść uchwały. Uchwała numer 53/368/2022 Rady Gminy Poroniec z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2022. Ta uchwała została jednogłośnie 14 głosów. Jak było słychać, przedtem wszyscy byli radni za. Bardzo proszę o kilka słów jeszcze do tej uchwały. Już po tym głosowaniu panią wójt. Bardzo proszę. Państwo przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. W czwartek po południu gmina otrzymała środki na wypłatę dodatków węglowych, tak to będziemy nazywać potocznie, w kwocie 4 822 560 zł. Tak to jest skonstruowane, że te środki muszą przejść przez budżet uchwałą Rady Gminy. Nie mogą przejść zarządzeniem wójta. W związku z tym okazało się konieczne zwołanie posiedzenia Rady. I w tej chwili chciałabym bardzo serdecznie przede wszystkim panu przewodniczącemu podziękować za to, że z taką dużą wyrozumiałością podszedł do tego, że w czwartek o 16 dzwonię, że trzeba przygotowywać sesję. I oczywiście tutaj nie było żadnej dyskusji. Dziękuję państwu radnym, bo niemal komplet państwa się tutaj stawił, żeby tę uchwałę przegłosować. Dziękuję panu skarbnikowi, który też odłożył wszystko inne, żeby przygotować projekt uchwały o zmianach w budżecie. I też bardzo serdecznie chciałam podziękować Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który cały czas pracuje nad tym, żeby te dodatki mogły zostać wypłacone. Dziękuję, bo mam świadomość tego, że może nie dla wszystkich, ale dla bardzo wielu rodzin ten dodatek będzie mógł zadecydować o tym, że choćby po wyższej cenie, ale ten opał zostanie na zimę zakupiony, bo jakaś dziura w budżecie jest poważna w związku z podwyższeniem cen paliw. I dlatego to jest takie ważne i dlatego pan przewodniczący zwołał sesję nadzwyczajną, żeby nie czekać z normalnym trybem zwoływania w ciągu 7 dni, ponieważ chodziło o to, żeby te wnioski mogły być jak najszybciej, te pieniądze mogły być wypłacane. I za to państwu serdecznie dziękuję. Natomiast potrzebnych jest przy tej okazji kilka wyjaśnień. Otóż w ramach wprowadzonej ustawy składane przez naszych mieszkańców wnioski muszą być rozpatrzone. Jest 60 dni na rozpatrzenie wniosków o dodatki węglowe oraz 30 dni na wnioski o inne źródła ogrzewania, czyli pelet, biomasę, olej, gaz LPG i drewno kawałkowe. Żeby uzmysłowić skalę wyzwania,
to chciałam Państwu powiedzieć, że do tej pory, do dnia 26 września zostały złożone 2482 wnioski. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszym dniu, tylko według kolejności składania i poprawności złożenia wniosku. Otrzymaliśmy środki i to też chciałabym, żeby wybrzmiało, na dzień dzisiejszy na wypłatę tych świadczeń węglowych, które zostały złożone w dniach od 17, kiedy wchodziła w życie ustawa, do 31 sierpnia. Czyli na te wnioski, które wówczas zostały złożone, na to są te 4 822 000 zł. Na pozostałe czekamy. I tak jak powiedziałam, jest złożonych 2482 wnioski. W tym okresie, o którym mówię, czyli od 17 do 31 sierpnia, zostało złożonych 1576 wniosków. Wszystkie te wnioski zgodnie z ustawą muszą być zweryfikowane. Nieprawidłowa wypłata z naszej strony tych środków będzie skutkowała konsekwencjami finansowymi dla gminy. W związku z tym musimy z dużą ostrożnością i z wszelką dbałością o poprawność wypłacenia tych środków postępować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jest 360 wniosków złożonych więcej niż jeden wniosek na jeden adres. Czyli to, o co Państwo pytaliście wcześniej, panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli w jednym z adresów, pod jednym z adresów mieszka kilka gospodarstw, czyli powiedzmy mieszkają rodzice i dzieci, nie było potrzeby podwójnego adresu, to według ustawy będzie wypłacony jeden dodatek. I na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Czyli osobie, która pierwsza złożyła wniosek. Wnioski będą wypłacane według naszej decyzji codziennie. Czyli przelewy będą wychodziły codziennie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast te, gdzie będą wypłaty na konto bankowe. Natomiast w przypadku, kiedy ktoś nie posiada konta bankowego, to wówczas pieniądze będą wypłacane w kasie w jednym dniu i będzie to wtorek. Dlaczego nie codziennie? Dlatego, że jeszcze jest wypłacanych ileś innych świadczeń i powstałby chaos nie do ogarnięcia. Poza tym oceniamy, że większość naszych mieszkańców posiada konta bankowe i to są incydentalne sprawy, kiedy te środki będą wypłacane w kasie. Tak, tak przynajmniej szacujemy. Od jutra, czyli od wtorku rano już pierwsze środki będą płynęły do naszych mieszkańców. Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, bo tak jak powiedziałam, na tę chwilę mamy do rozpatrzenia w trybie pilnym 1576 wniosków. Jakbyście Państwo próbowali matematycznie policzyć, ile wniosków może rozpatrzyć jeden czy dwóch czy trzech pracowników, a wiadomo, że Ośrodek Pomocy Społecznej ma jeszcze inne zadania, to musicie Państwo sobie uzmysłowić, że jest to ogrom pracy, za którą dziękuję pani kierownik Ewie Andrzejewskiej-Żegleń i pracownikom. Weryfikacja jest bardzo trudna, bo tak jak powiedziała pani kierownik, powstaje mnóstwo problemów. Po pierwsze, należy sprawdzić te wnioski z deklaracjami złożonymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Następnie są różnice we wnioskach, między innymi dotyczące liczby mieszkańców, składu osobowego rodziny. Również
Są różnice nie tylko z deklaracjami składanymi do CEB-u, ale również z wnioskami, które dotyczyły wypłaty dodatków osłonowych. No i tu już są poważne problemy, bo powiedzmy dany mieszkaniec złożył trzy informacje. Jedną w deklaracji do CEB-u, jedną w dodatku osłonowym i tutaj w dodatku o wypłatę węgla i wszystkie są różne. I to wymaga weryfikacji. Proszę też mieć świadomość, że ustawodawca nakłada na obowiązek na gminę również weryfikacji w terenie niektórych wniosków. Czyli nie tylko na podstawie dokumentów, ale również będę musiała zaangażować pracowników Straży Gminnej, pracowników innych, ekodoradcę do weryfikacji najbardziej kontrowersyjnych wniosków. I to nie jest tak, że jest to moja dobra wola, jest to mój obowiązek wynikający z ustawy. W związku z tym problemów jest co niemiara, jak powiedziała pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w zasadzie we wszystkich wnioskach są jakieś problemy, nieścisłości, wymaga to rozpatrywania. Na dzień dzisiejszy również zostało złożone 54 wnioski o wypłatę dodatków związanych z opalaniem, to co mówiłam wcześniej, peletem, biomasą, olejem, gazem, LPG i drewnem kawałkowym. Reasumując, ogromne wyzwanie. Prawie 2,5 tysiąca wniosków do rozpatrzenia. Na dzień dzisiejszy w najbliższym czasie do wydania ponad 4,5 miliona środków dla naszych mieszkańców. Wymóg ustawowy dokładnej weryfikacji w terenie z deklaracjami dotyczącymi na przykład śmieci, bo w tej chwili udostępniamy Ośrodkowi Pomocy Społecznej dane dotyczące deklaracji śmieciowych. To jest nasz obowiązek i z tego zostaniemy rozliczeni i proszę mi wierzyć, że dołożymy wszelkich starań, żeby te pieniądze były wydane w sposób właściwy, żebyśmy nie musieli ich ponosić ze środków własnych. To tyle z mojej strony. Tak jak powiedziałam, ogromne podziękowania dla państwa za taką błyskawiczną reakcję, bo my będziemy już wypłacać, tak jak powiedziałam, od jutra rana. Większość samorządów pewnie będzie miało sesję pod koniec tygodnia, czy też w następnym tygodniu. Z panem przewodniczącym i z panem skarbnikiem podjęliśmy decyzję, że nie należy czekać, bo w tej chwili mieszkańcom te środki są po prostu potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie wójt za kilka słów jeszcze wyjaśnienia w tejże sprawie do tej uchwały. Szanowni państwo radni, przechodzimy do punktu trzeciego, sprawy bieżące. Czy w sprawach bieżących ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu czwartego, wolne wnioski. Wolne wnioska, ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu piątego, zamknięcie obrad. Zamykam 53. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poronin, odbytą w dniu dzisiejszym, to jest 26 września 2022 roku. Dziękuję bardzo.